Przy pięknej pogodzie widać stąd nawet Tatry, ale wystarczy obrócić się w drugą stronę, by naszym oczom ukazał się widok Opolszczyzny jak na dłoni. Tę naszą Opolszczyznę chcemy Państwu teraz przybliżyć. Zaczynamy z wysoka, z Biskupiej Kopy w Górach Opawskich. Tu rozpoczyna się nasza wędrówka szlakiem opolskich LGD, czyli lokalnych grup działania. To zwykle stowarzyszenia, które zrzeszają ludzi aktywnych i promują swoje małe ojczyzny. Biskupia Kopa, blisko 900 metrów nad poziomem morza, to najwyższy szczyt Gór Opawskich i Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Owszem, są pasma wyższe, to natomiast jest malownicze i przyjazne każdemu piechurowi, nawet niedzielnemu. Bladoobłękitna wstęga w dole to już jezioro Nyskie, tuż obok jest Otmuchowskie i Zalew Paczkowski, bo woda to drugie z naturalnych bogactw tego LGD. Możliwość żeglowania, możliwość pływania statkiem, zwiedzania tych naszych takich trochę dzikawych jeszcze wysp, które nam towarzyszą do jeziora Otmuchowskiego. Są oczywiście także ryby i lokalny rybny specjał, sandacz po otmuchowsku. W Otmuchowie ferią barw mieni się też co roku lato kwiatów, za to Paczków gwarantuje spotkanie z historią. Polskie Carcassonne, tak mówi się o tym mieście, bo mury obronne, które tworzą wokół regularną wstęgę, zbudowano jeszcze w średniowieczu. Za murami dom kata, czasem można go tam nawet spotkać i strasznego inkwizytora. To wszystko na turystów czeka w Nyskim Księstwie Jezior i Gór. Obok księstwa rozciąga się Złota Ziemia. Jej bogactwo to dawne zamki i pałace. My zaglądamy do Sulisławia. Jego historia sięga średniowiecza. Przez wieki majątek zmieniał właścicieli, wśród których byli szlachcice, biskup, nawet koronowane głowy. Barwne dzieje pałacu pióra Joanny Lamparskiej turysta znajdzie na stronie internetowej rezydencji, która dziś jest pięciogwiazdkowym hotelem. W holu warto zwrócić uwagę na nieduży szkic i wielkie nazwisko pod delikatną kreską. Udało nam się pozyskać oryginał szkiców Jana Matejki, które możemy zobaczyć w głównym holu. Został zakupiony na aukcji sopockiej. W sali balowej można za to oglądać rysunki Antoniego Uniechowskiego i Mai Berezowskiej. Z kolei w Myśliwskiej na uwagę zasługuje 250-letni stół z drzewa orzechowego. Była aukcja pod Londynem starego pałacyku, którym pierwszym właścicielem była królowa Elżbieta. Część tych mebli została wystawiona, można powiedzieć, na aukcję. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do pałacowych piwnic. Mieści się tu Centrum Medycyny Ajurwedyjskiej i Jogi. Na tym nie koniec sulisławskich ciekawostek, ale żeby poznać je wszystkie, trzeba się tu wybrać. My ruszamy dalej. Kościół w Pogorzeli. Tu wkraczamy na szlak brzeskich polichromii. To nie tylko podróż w przestrzeni, także podróż w czasie. Tę świątynię wzniesiono jeszcze w średniowieczu i ten klimat wieków średnich turysta odnajdzie w jej wnętrzu. Nigdzie bowiem w Polsce nie znajdziemy takiego skupiska średniowiecznych, gotyckich polichromii, które niczym perły zdobią wnętrza 600-letnich wiejskich kościołów. Jednak przez kilkaset lat polichromie, także tutaj w kościele w Strzelnikach, były zatynkowane. Pan Józef Łabiak, kościelny od 1947 roku, dobrze pamięta, gdy w latach 60. przy okazji remontu kościoła malowidła zostały odkryte. Jak zaczęli drapać, to wpierw tu odkryli jakieś malowidła i konserwator przyjechał i zabronił nam robić. Nic nie wolno. Odkrywanie polichromii pochłonęło dziesiątki bochenków chleba, bo do zdejmowania zabrudzeń używano tak zwanej chlebowej gumki. Dziś nie ma tygodnia, by ktoś nie chciał tych malowideł oglądać, także tu w Małujowicach. Nazywana jest ta świątynia Śląską z tych stron ze względu na przedstawienie sądu ostatecznego na ścianie tęczowej. Na podstawie tych malowideł przybliżano treść Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Ciche wnętrza kościołów na szlaku brzeskich polichromii sprzyjają kontemplacji, ale pobyt w leśnych ostępach też pomaga uporządkować myśli. Kto szuka wytchnienia od codziennego zgiełku, znajdzie je z pewnością na Stobrawskim Zielonym Szlaku. Piękno natury niemal nieskażonej cywilizacją, czyste i rybne wody,
lasy bogate w jagody i grzyby. To wszystko urzekło rodzinę Wrzosków, która 12 lat temu przeniosła się tu z Kanady. Przez przypadek tutaj zajechaliśmy na ten teren, no i urzekła nas ta przyroda i ten spokój, który tutaj panuje. Pływanie indiańskim kanu to jedna z atrakcji w tym gospodarstwie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomysłowość i wytrwałość właścicieli rancha. Przyjechałem, była kompletna cisza, łąki, łosie, daniele, jelenie, wszystko na podwórku. Wykopaliśmy staw tutaj, żeby jeszcze wodę mieć. Tu świeci słońce przez wszystkie miesiące, mówią słowa piosenki sławiącej urodę Stobrawskiego Zielonego Szlaku. Czy wiedzą Państwo, że jedna z jego ścieżek prowadzi przez Paryż? Kto nie wierzy, niech przyjedzie i sam sprawdzi. Choć impresjoniści związani byli z tym francuskim Paryżem, to bogata Lanta też zrobiłaby na nich wrażenie. Ta nazwa znaczy tyle, co włąki i pola bogata. Jej współczesna wersja brzmi bogacica. Postanowiliśmy wykorzystać to, co nam natura dała. Więc chcemy wpoić w młode pokolenie wartość tych łąk, wartość tych roślin. Kwiaty z łąk. Tylko tyle wystarczy, by tworzyć obrazy. Ale to nie jedyny temat proponowanych tu zajęć. Ci młodzi ludzie dowiadują się, jak z ziół, oliwy i wosku pszczelego samodzielnie zrobić krem, czyli kosmetyk. Olej wyciągnie z ziół to, co najlepsze. I później możemy taki olej wykorzystać właśnie do kremu, łącząc go z woskiem pszczelim w proporcji jedna część wosku, 5 części tego oleju. Leżąca w Dolinie Stobrawy bogacica to tylko jedna z tutejszych wsi tematycznych. W Dolinie Stobrawy mamy 5 wsi tematycznych. Bogacica to bogactwo łąk, Maciejów to miodowa kraina, Chudoba to wioska dekarska, Markotów wieś motyli i Borkowice wieś drewna. Z Doliny Stobrawy nasz szlak wiedzie teraz w górę rzeki Prosny, aż do jej źródła w Wolęcinie, 244 metry nad poziomem morza. Może i źródło niepozorne, przyznaje pan Reinhold, nasz przewodnik i miłośnik historii lokalnej, za to jaka siła drzemie w tych wodach. Dolinę Prosny uformował lodowiec. Rzeka w swym górnym biegu charakteryzuje się znacznym spadkiem, co sprawia, że jej wody płyną wartko, energicznie. To dlatego w tej okolicy już w XVI wieku powstawały młyny. Właśnie rzeka, płynąc w dół na 12-kilometrowym odcinku od źródła, ma gdzieś różnicy wysokości nad poziomem morza około 50 metrów. I to powoduje o tym zagęszczeniu tych młynów. Bo młynów było aż 14. To zdjęcie z lat 30. XX wieku. Młyńskie koła obracały się wtedy nieustannie, a młynarze i ich pomocnicy mieli pełne ręce roboty, gdy zboże mełli na mąkę. Dawniej w tym miejscu się znajdowało młyńskie koło. Tak, tutaj. Byli bogaci, bogatsi od rolników, opowiada pan Reinhold i pokazuje jeden z takich obiektów, dziś już niestety nieczynnych, ale zachowały się jeszcze dawne urządzenia, jak turbiny czy śluzy. Może uda się przywrócić im dawny blask. Tutaj ten młyn w 57 roku jeszcze mieli. My płyniemy dalej. To już inna urokliwa rzeka Opolszczyzny, Mała Panew. Jej nurt cenią sobie kajakarze. Mała Panew ma drugą swoją nazwę, opolska Amazonka, i proszę się nie dziwić, że taka nazwa, bo ona oddaje w pełni tego słowa znaczenie. Mierzący blisko 150 km szlak kajakowy Małą Panwią z Nowymi Stanicami to jedna z atrakcji tej krainy. Miliony lat temu należała ona do dinozaurów, a dokładniej do ich przodków, takich jak Silesaurus opolensis, czyli śląski jaszczur z Opola. Także do prehistorycznych płazów i gadów jak metopozaury, cyklotozaury czy fitozaury. Krasiejów to dziś jedno z najważniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie, a to ekspozycja in situ. Skamieniałości są prezentowane w miejscu ich odkrycia. Tutaj jest pawilon paleontologiczny, gdzie autentycznie odkryto te kości naszego właśnie opolskiego dinozaura. Tuż obok powstał Jura Park, czyli park rozrywki, gdzie dinozaury bawią i małych, i dużych. Krainę dinozaurów można przemierzać kajakiem, pieszo, także rowerem. Zachęcamy do jazdy na rowerze rodzinami,
indywidualnie. Trasy są proste, ciekawe. A przede wszystkim dobrze oznakowane. Z Krasiejowa rowerem albo samochodem zmierzamy w stronę Krainy Świętej Anny i góry nazywanej jej imieniem. Jak można wyczytać z przewodników, na przestrzeni wieków wzniesienie nosiło różne nazwy, jak Góra Świętego Jakuba, Góra Świętego Jerzego czy Góra Chełmska. Tę ostatnią wymienia się w dokumencie stanowiącym o założeniu w tym miejscu klasztoru ojców franciszkanów. To oni opiekują się sanktuarium z figurą świętej Anny Samotrzeciej. Od wieków to jedno z najważniejszych miejsc kultu na Śląsku. Przychodzą tutaj w szczególności parafie okoliczne, ale również ludność całego Śląska, która jest związana duchowo nie tylko z figurą świętej Anny Samotrzeciej, ale również z dróżkami Pana Jezusa. Cennym zabytkiem jest Annogórska Kalwaria, zespół blisko 40 kaplic wzniesionych na początku XVIII wieku. Kaplice, klasztor, sanktuarium, pomnik czynu powstańczego to elementy kulturowego krajobrazu góry, ale równie ciekawy jest ten przyrodniczy. Mieści się tu jeden z trzech w kraju geoparków, czyli parków geologicznych ze śladami wulkanu, który wybuchł 27 milionów lat temu, czy raf koralowych, najstarszych na świecie. Właśnie mija 10 lat, od kiedy Góra Świętej Anny została uznana za pomnik historii. Bogatą historię ma też Płaskowyż Dobrej Ziemi i tam właśnie udajemy się teraz. W miejskim ratuszu w Głubczycach mieści się dzisiaj muzeum, a w nim turysta znajdzie prawdziwy skarb – 15-wieczny kodeks głubczycki. To wprawdzie kopia księgi, ale niezwykle cenna. Zawiera zbiór praw i przywilejów tutejszych mieszczan. Spisane jest piórem, atramentem galusowym na koziej skórze dwustronnie. To już jest piękne. Poza tym jest przepięknie zdobiona, są inicjały figuralne. Na parterze ratusza, gdzie kiedyś były sukiennice, można się przejść średniowieczną uliczką. Doprowadzi nas do makiety Głubczyc z okresu baroku. Dlaczego na basztach wokół miasta były półksiężyce? To tajemnica, którą trzeba jeszcze odkryć. W drodze do Branic robimy przystanek we Włodzieninie, by wejść na wieżę widokową, kiedyś wieżę kościoła, z którego do naszych czasów zachowały się jedynie malownicze ruiny. Okazałe wnętrza ma za to ten kościół pod wezwaniem świętej rodziny w Branicach. Tu panuje art déco. To najpiękniejszy przykład tego stylu w sztuce na północ od Wiednia. Tak mówią znawcy. Czy mają rację? Muszą Państwo sprawdzić sami, odwiedzając szlak, na który serdecznie zapraszamy. Szlakiem opolskich LGD przemierzyliśmy już całą Opolszczyznę. Teraz jesteśmy na wieży ratuszowej w Głubczycach. Bardzo tutaj wieje, ale roztacza się też wspaniały widok na Biskupią Kopę, gdzie rozpoczęliśmy naszą podróż, która niestety dobiega już końca.